Jestem Mia. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę pod niebo sen topi się wznieść. Czy to tylko sen, czy na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt? Kiedy ściemnia się, wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja. Razem ze mną teraz leć. Tak, tak, tak. Z Jukozmo i ze mną leć. Możeś też lecieć tak, więc ze mną leć i będziesz wolna tak jak ptak. Tam jest Mia, tutaj ja. Mia i ja. Wolny dzień Zigo. Mia, jak sądzę? Jestem Madame Lacey. Usiądź proszę, abyśmy mogły przystąpić do pierwszej lekcji. Spóźniła się 40 sekund, Madame. W rzeczy samej, Violetto, ale wytykanie innym niedociągnięć jest nieuprzejme. Tak, Madame. Nie zamierzam tu siedzieć cały dzień. Odczep się. Sposób siadania jest bardzo ważnym elementem naszego codziennego wizerunku. Czego ty tu w ogóle szukasz? To zajęcia dla młodych dam, nie dla zwykłych ludzi bez klasy. Mam nadzieję, że spłynie na mnie odrobina twojego wdzięku. Tak, jasne. Pamiętajcie, młoda dama musi zawsze zachowywać się nienagannie. Dlatego będę wam wystawiać oceny po każdym wykonanym zadaniu. Dajcie z siebie wszystko. O, nie, Mia, młoda dama nie może tak siedzieć. Wyprostuj plecy. Tak jest, Violetto. Doskonale. Dobrze. Zapamiętajcie, proszę, ten schemat nakrycia stołu. Daję wam 5 minut na odtworzenie go. I pamiętajcie, ostrza mają być zwrócone do środka talerza. Zawsze zwrócone do środka. Uczyłam się tego w trudnych warunkach. Kiedyś nasza pokojówka złapała salmonellę. Nie mieliśmy pomocy przez cały tydzień. Ugh. Widzę, że nie rozumiesz. Tak, tego, że można być tak rozpuszczonym. Nieźle, ale serwujemy dziś więcej niż 4 dania. To widelec do deseru, nie do sałatki. Łyżka do zupy po prawej stronie. Pst, zazdrościsz, bo jesteś biedna? Skąd ten wniosek? No... To proste, bo codziennie nosisz te same ubrania? To szkolny mundurek. Wszyscy go codziennie noszą. Madame, madame! Tak, Violetto? Mia się ze mną sprzecza i obraża moją inteligencję. Mia, powinnaś już to wiedzieć. Młode damy są miłe, nie sprzeczają się. Oczywiście, madame. Mogę iść do ubikacji? Że co, proszę? Do kibelka. Cywilizowana osoba nazywa to pomieszczenie toaletą. Toaletą damską bądź po prostu łazienką. I tak, możesz. Dzięki. Mia, twoje nakrycie wymaga korekty. Violetta, świetnie. Thank you.
podaj hasło. Ku ziemi chylą głowy swe, tam gdzie na ziemi jada się. No proszę, prawie idealnie. Serio? Dzięki. Już myślałam, że nigdy się tego nie nauczę. Nie ty, Mia. On czao. Wspaniale. Masz talent. Och, on czao. Przynajmniej jedno z nas wie, jak się lata. Gdzie jest Mo? Chowa się. Królowa Majla chce mu udzielić lekcji królewskiego protokołu. To taka lekcja etykiety? Też tego nie lubię. Pewnie myśli, że powiem królowej, gdzie jest, a ja... Oczywiście to zrobię! Pomogę ci go znaleźć. Mo na lekcji etykiety? Koniecznie muszę to zobaczyć. Mo! Gdzie on się podział? Był tuż przed nami. Kto był przed wami? A ty, wasza wysokość. Rzecz jasna. A widziałyście Mo? Niestety nie. Nie możemy pomóc. Czyżby? Szkoda. Powinien być teraz na lekcji królewskiego protokołu. Musi się nauczyć sączyć herbatę bez siorbania, kłaniać się i nie wiercić się podczas przemówienia. To bardzo ważne, żeby książę był dobrze wychowany. O, cześć! Nie myślisz, że się chowam, prawda? Skoro skończyłeś już to niechowanie, zacznijmy lekcję królewskiego protokołu. Mia, pomóc ci rozwikłać jakąś nową zagadkę? Proszę. To może poczekać, Mo. Etykieta jest naprawdę ważna. Słowa wyroczni są ważniejsze. Wybacz, mamo, siła wyższa. Może ja pomogę? Co mówi wyrocznia? Ku ziemi chylą głowy swe, tam gdzie na ziemi jada się. I co? Bardzo zawiłe. Rozwiązanie zajmie nam co najmniej kilka godzin. Wybacz, mamo. Co ty opowiadasz? Ja już znam odpowiedź. Pokażę wam, gdzie to jest i będziemy mieli mnóstwo czasu na lekcję królewskiego protokołu. No co? Nie idziecie? Królowo, mam bardzo interesujące wieści. Cisza! Nie widzisz, że jestem zajęta? Chcę ci donieść o pewnym... Gargono! Chcę ciszy i spokoju. Muszę zebrać myśli. Gargono! Co zrobiłaś mojemu Zigo? Wynocha! Precz z mojego zamku! Biedne maleństwo! Co ci zrobiło to straszne gargonisko? Jeśli jeszcze raz tkniesz mojego kota, to do końca tysiąclecia będziesz przerzucać odchody smoków! Zejdź mi z oczu! Nie chcę słuchać wieści o złotorogim jednorożcu. Świetnie! No to sama go schwytam! Jeszcze będzie mnie o niego błagać! To tutaj. Wiszące ogrody. Wow. Tak! Och, upajający zapach, prawda?
Jeśli jest tu część Tromptusa, te zapachy mogą przeszkadzać, Onchao. Powtórz słowa wyroczni, Mia. Ku ziemi chylą głowy swe, tam gdzie na ziemi jada się. Zaraz, nie chodzi o nas, tylko o kwiaty. To one pochylają głowy ku ziemi. O! Chyba powinienem pokazać to ojcu. I to już! O, nie zapomniałeś o czymś przypadkiem? A zatem lekcja pierwsza. Królewski krok. Chodź ze mną i nie kiwaj głową. Pomocy! Zacznijmy już! Umieram z głodu! No dobrze. Etykieta elfów nakazuje, by najpierw obsłużyć przyjaciół. Dziękuję. Ojej! Chyba zapomniałeś o chlebie. Ej! Ups! Mo! Jak ci nie wstyd? Nic nie szkodzi. Sama się obsłużę. Yuko, jestem zawiedziona. Drobiazg. Ej! O, nie rzucajcie we mnie! Kochani, pójdę teraz nazbierać ziół, a wy to posprzątajcie. O nie, Masz! Dobra, dobra, rozejm! O-o! Jak zamierzacie to posprzątać? My? Przecież to ty zacząłeś! No fakt. Podziwiajcie! No! Wodny błysk! Dobry pomysł! Hej, Yuko! Założę się, że trafię w ten pniak! Ale ja trafię pierwsza! O, trafiłam! Zigo! Gdzie jesteś, bestyjko? Możesz już wyjść! To okropna Gargona już poszła! Zigo! Zigo, gdzie jesteś? Zamiałcz, zamrucz, cokolwiek! Gdzie jest mój Zigo? A jest mój mały złoty jednorożec. I jak zwykle są z nim elfy. Zawsze mają wodę. Któż nie lubi nieproszonych gości na pikniku? Tego mi brakowało! Zjeżdżaj stąd, pchlarzu! Nie! Czekaj! Nie idź! Panteada mi wycisk! Chodź tu do mnie, kiciusiu! Nie bój się! Widziałaś ten strzał? To mój! Wcale nie! Zapytaj Miję! Tak naprawdę to chyba ja strzeliłam. No i bardzo dobrze. Poręczny koszyk. O, witam! Wszędzie cię szukałam. Onchao! Na waszym miejscu bym nie próbowała.
porządku, Onchao. Nie zbliżaj się! Proszę, nie krzywdź go! Zrobimy, co tylko zechcesz! I o to chodzi. Widzę, że się rozumiemy. Ej, kto przyniósł kota? Pamiętacie wizytę w zamku Pantei? Nie miała przypadkiem takiego kota? Nie mylisz się. To jest jakiś inny kot. Przenieś go do mnie. On cię nie cierpi. Tak jak kot Pantei. Ty masz jednorożca, a my mamy kota. Może się wymienimy? Nigdy. Yuko, powiedzieć Pantei, że mamy kota już teraz? Czy poczekać, aż się naprawdę wkurzy? Nie! No, dobrze. Zgadzam się. Kot za jednorożca. Dobry kotek. Łapać go! Przyprowadźcie tego kota albo nici z umowy! Tylko bez sztuczek, bo wasz złotorogi przyjaciel ucierpi. Kici, 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 kici. Pokaż chodź, się. Chodź, kotku. Gdzie jesteś, gdzie się chowasz? Kici, kici, gdzie jesteś? Przestań się szarpać! Dokąd mnie ciągniesz? Jest na tym drzewie? A ty skąd to wiesz? Jednorożec ci powiedział? Tak, jakbym rozumiała, co mówi. Tam jest! Ściągnijcie go! Polecę! Zwierzaki mnie kochają! No, kiciu, chodź do mo! Wow! Chyba jednak nie wszystkie. Ciebie chyba polubił. No już! Ale ja nie umiem latać. To tam wejdź i przynieś mi tego kota, bo... Nie bój się, Onchao. Za chwilę będzie po wszystkim. Ostrożnie! Jest wysoko! A potem trzeba jeszcze zejść. Chodź, kotku. Nie bój się, maluszku. Nic ci nie zrobię, obiecuję. Proszę. Dobry kotek. Jeszcze kawałek. O! Pomocy! Cóż to za dziwny... To na piknik. Królewski świecznik. Nie wiem dlaczego, ale zależy wam na tym. Wybacz mi nieuprzejmość. Nie powitaliśmy cię na pikniku odpowiednio. Co? Królewski protokół nakazuje wręczyć ci bukiet kwiatów. Prawda, że uroczo pachną? Weź! To... zielsko! Masz swojego kota, my mamy jednorożca. Odejdź. Au! Ty mały! To jeszcze nie koniec! Policzę się z wami! Zobaczycie! Zawsze będziesz mile widziana na pikniku! Mówiłam, że wszystko będzie dobrze. Nie pozwolę, żeby coś ci się stało. Pani, przegnałaś Gargonę nawet bez wodnego błysku. I odzyskałaś fragment Tromptusa. Fajną mam mamę. To znaczy... Doskonale, Mo. To było zgodne z protokołem. A skoro o nim mowa, nie skończyliśmy lekcji. O rany, ale się późno zrobiło. Lepiej zanieśmy tę część Tromptusa do pałacu, nim się zrobi ciemno. A zatem lekcja 10. Postawa. Nie garb się, plecy prosto. Możecie nawet rozebrać cały zamek. Znajdźcie Zigo! Wasza wysokość, mam tu chyba...
moje kochane maleństwo! Co ci zrobiła ta wstrętna Gargona? Ależ królowo, ja... Wszystko przez ciebie! Co masz na swoją obronę? Wasza wysokość, proszę wysłuchaj mnie. Widziałam coś niesamowitego. Jednorożca ze złotym rogiem i skrzydłami mieszka wśród elfów. Strzegą go jak źrenicy oka. To naprawdę bardzo wyjątkowe zwierzę. Złoty róg! Wiesz, jaką może mieć moc? Mogłabym na zawsze zachować młodość! Złap go! To twoje najważniejsze zadanie! Chcę tego jednorożca! O nie, znowu! Wybacz, Onchao. Pilnie ćwicz latanie. I zostań z Yuko i Mo! Nie cierpię opuszczać Sentopi. I wracać do takich miejsc. O! Zdążyłaś na kolejne ćwiczenie. Uczymy się, jak należy się przechadzać z wdziękiem i gracją. Mia, odświeżyłaś się? Tak, madam. Słuchaj, czy marchewka między zębami jest zgodna z etykietą? To wszystko przez nią! Ty prostaczko! Violetto, młoda dama nie może się tak odzywać. Ale ona... ja... Wybiegła z klasy, nie zapytawszy o pozwolenie. Sądzę, że damie to nie przystoi. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletoon Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Zduń. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięki montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. W rolach głównych Natalia Jankiewicz, Dominika Sel, Artur Pątek, Elżbieta Kijowska, Anna Gajewska, Milena Suszyńska, Cezary Kwieciński, Karol Osentowski. Oraz Zbigniew Konopka, Magdalena Warzecha, Julia Hatys, Joanna Kwiatkowska-Zduń, Jerzy Dominik, Janusz Wituch i inni.